kolejnym holu. Dziś przychodzę do Was, słuchajcie, z holem ze sklepu, gdzie często zamawiam, czyli Romwe, czyli Shein. Trochę będzie takich, że tak powiem, tutaj stacjonarnych rzeczy. Zacznę. Chciałabym na wstępie, że tak powiem, tytułem wstępu wyjaśnić trzy rzeczy, dwie dotyczące tego samego tematu. Pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, to, że założyłam dla Was Facebooka. Tutaj gdzieś pojawi się mój Facebook. To jest po prostu Cara Corolla TV, Cara Corolla pisane z dużej litery. I chciałabym bardzo zaprosić Was tam, ponieważ założyłam go dla Was. Postanowiłam usunąć Twitter, także nie zaglądajcie już na mojego Twittera, gdziekolwiek on jeszcze w starych filmach będzie się pojawiał. Nie zaglądajcie już na niego, bo jego już po prostu nie będzie. Założyłam Facebooka i bardzo serdecznie zapraszam Was do polubienia tego Facebooka. I postanowiłam zrobić coś takiego, że dnia, kiedy pojawi się ten film, przez miesiąc czasu z osób, które po prostu polubią mój profil, wybiorę kompletnie losowo osobę i ta osoba wygra po prostu zestaw pędzli. Jeszcze nie wiem, jakie to będą pędzle, ale myślę, że to będą takie te puchacze chińskie, ten 10 pędzelków, 5 do twarzy i 5 do korektora. Wybiorę po prostu i ta osoba wygra te właśnie pędzelki. To jest po prostu konkurs przeznaczony na Facebook, także wbijajcie, polubujcie mój fanpage, bo będzie można wygrać taki właśnie zestaw pędzli. I dwie kolejne rzeczy, które dotyczą tego samego, to są moje włosy. Pierwsza sprawa to jest to, czy pofarbowałam włosy. Tak, pofarbowałam włosy i ja Was odsyłam właśnie na mojego Instagrama, ponieważ na moim Instagramie jest zdjęcie i tak dalej i jest tam napisane, jaka to jest farba. Ja już teraz nie kojarzę dokładnie, jaka jest to farba, ale to jest coś typu orzechowy brąz. Ja mam go trochę jaśniejszego, ponieważ on mi już się też wypukał, bo już myłam głowę. No i nie trzymałam go tak długo jak na opakowaniu, tylko trzymałam go krócej, żeby sobie coś takiego zrobić. A druga sprawa to jest, że znowu ścięłam włos, znowu do tej samej długości, ponieważ włosy już mi z powrotem odrosły i znowu je tak ścięłam. Jest mi teraz tak bardzo wygodnie, na zimę w ogóle będzie mi wygodnie mieć takie włosy, które wystarczy, że zrobię, wiecie, coś takiego i one są ułożone i tak dalej, także spoko. Jeżeli chodzi jeszcze o Facebook i Instagram, bo to będą teraz moje dwa portale społecznościowe, na których będę działała. Mam trochę inny pomysł na Facebook. Nie chciałabym, żeby to było to samo, co na Instagramie. Myślę, że na Facebooku będzie bardziej. Tam będę publikowała swoje filmy, jakieś rzeczy, jak dostanę na bieżąco, czy to, co kupię, od razu zdjęcia. A na Instagramie, tak jak do tej pory, typowo o mnie. Jakieś moje stroje, jak wyglądam, makijaże i takie rzeczy w ten sposób. Myślę, że będzie to wyglądało tak, przynajmniej takie mam założenie, a jak to wyjdzie w praniu, to zobaczymy. To może zaczniemy w końcu. Przejdziemy do rzeczy. Pierwszą rzeczą będą, słuchajcie, okulary. Okulary ze sklepu Glasses Shop. To już kiedyś widziałyście u mnie takie okulary moje, takie lecznicze. Tym razem wybrałam sobie okulary przeciwsłoneczne. Tak one przychodzą, zapakowane. I to są takie okulary. One są fioletowo-kremowe. Tutaj oprawki są fioletowe, a w środku są one kremowe. Bardzo, słuchajcie, porządnie, naprawdę wykonane z bardzo grubego plastiku. Tak się w nich prezentuje. To są koci styl, po prostu. Ja Wam wstawię ja Wam wstawię link pod spodem do tych właśnie okularów, jak one wyglądają. One kosztują chyba około $60, ale to są jedne, słuchajcie, z droższych okularów z tej strony, ale naprawdę uwierzcie mi, że są świetnie, świetnie wykonane. Ja nie wiem, czy one nie są jakieś, wiecie, znaczy no one wiadomo, mają prawdziwy ten filtr UV, nie ten taki podrabiany, chociaż ja aż na to tak nie zwracam uwagi. Słońce akurat dzisiaj, kiedy nagrywam, jest jeszcze bardzo słonecznie i nosi się okulary. Nie wiem, jak będzie w dniu, kiedy dodam ten film. Mam nadzieję, że słońce nas nie opuści. To są właśnie te okulary z tego sklepu. Podlinkuję Wam to na dole. To teraz może przejdziemy, słuchajcie, do pierwszy. Mam tutaj Shein. Mam Shein i Romwe, słuchajcie, i z każdego z tego sklepu mam po trzy rzeczy. I z Shein mam dwie fajne, jedną nie, z Romwe mam odwrotnie, jedną fajną, a dwie nie. To zacznę może od fajnych rzeczy z Shein. Pierwszą rzeczą jest, słuchajcie, torebka. Ja uwielbiam torebki i w ogóle z Shein odpowiadają mi torebki. To jest taka torebeczka. Taka to jest taka złamana biel.
Ona jest na takim, albo na takim dłuższym pasku tutaj na ramię, albo na takim, który ja noszę właśnie w ten sposób, że tak noszę ją tutaj na ramieniu. Bardzo fajnie wygląda. Jest taka trochę workowata. Ja sobie ten pasek rzuciłam tutaj do przodu, żeby on był dodatkowo taką ozdobą. Tutaj ma z boku takie fajne jetty. Kolor to jest taki fajny beż. Chciałam właśnie już coś takiego na jesień, zgaszaną biel taką właśnie. W środku, słuchajcie, ona, a ja już rzeczywiście ją przełożyłam, bo ja już czekałam na tą torebkę, bo już na tej białej mi się nie chciało nosić. Jest to po prostu takie, wiecie, jedna wielka dziura i dodatkowo jest tylko taka kosmetyczka, taki wkład. Ale tak jak ogólnie zawsze mam coś takiego, że mi to nie odpowiada, bo jakoś wszystko widać tak w tej torebce, przez to, że tutaj są takie kółka zwężające. Nawet jak idę i mam tutaj takie, wiecie, że dziurki, to i tak pomimo wszystko nie widać, co mam w torebce. Także jest naprawdę spoko, jest bardzo wygodna. Moja jest ciężka, ale podejrzewam, że jak większość torebek u kobiet. Cena, nie pamiętam kompletnie, Hania na tą stronę przerzuciłam. Nie pamiętam kompletnie, słuchajcie, ceny. Wstawię Wam oczywiście link. Już jak ją nosiłam, ona spodobała się bardzo, bardzo wielu osobom. Także osoby, które mnie oglądają, wiem, że bardzo często podzielają mój gust i wiem, że Wam się spodoba. Także lećcie koniecznie, bo często jest też tak, że jak coś fajnego pokażę, to to jest zaraz sold out. Także polecam. I druga rzecz, która też się Wam spodoba, bo też jest taka typowa w moim stylu, jest portfel. Wiecie, że ja lubię świecidełka, cykiny i tak dalej. Jaki w ogóle duży jest ten portfel. Jak miałam na wiosnę, lato taki, wiecie, z tymi kolorowymi tutaj duperelkami, tak właśnie na teraz jesień, zimę chciałam coś właśnie takiego ciemnego. Z tyłu jest to taki piękny, błyszczący, taka, wiecie, skóra. A z przodu jest to właśnie wyklejane takimi kamieniami, plus dodatkowo tutaj jest przyklejony taki, takie też takie kamyki. Jest naprawdę, słuchajcie, bardzo duży. Tutaj jest w ogóle taka dziurka, żeby chyba można sobie to nosić jako kopertówkę. Oprócz tego portfela można włożyć nawet telefon. Standardowo w środku, wiecie, przewrótki i tak dalej, i tak dalej. Ja w ogóle w takich portfelach noszę zawsze na przykład klucze do skrzynki, do piwnicy i takie tam. To mam zawsze tutaj, także mieszczą się spokojnie jeszcze takie rzeczy, pomimo że mam jeszcze bardzo dużo wizytówek, także jestem pewna, że ten portfel również się Wam spodoba. Ceny też nie pamiętam, bo z tymi zamówieniami z innych stron jest tak, że zamawiałam to dość dawno i już naprawdę po prostu nie pamiętam. Także to są te dwie super trafione rzeczy. I ostatnią rzeczą, która, słuchajcie, tak mnie zawiodła, bo tak na nią liczyłam, jest taka narzutka. Nie wiem, czy, bo to jest czarne, to tak aż wtedy na kamerze tego nie widać. Tak jak ta narzutka mi się bardzo podoba, bo podoba mi się z daleka i tak dalej, ale z bliska, jeżeli się podejdzie i można zobaczyć, jak straszny i tragiczny jest to materiał. Nie wiem, czy będzie... O, może tutaj możecie zobaczyć fakturę, jest z nim jakaś w ogóle harmonijka. To jest taka narzuta za pupę, bo ona jest taka, a na samym dole ma frędzle, czyli w fajnym, teraz modnym stylu boho. Kurde, tak żałuję. Założę na tą marynarkę na chwilę, żebyście mogły zobaczyć, o widzicie, tu jest taki wywijany kołnierz, coś takiego. No jest naprawdę bardzo fajna i tak jak z daleka, w ogóle tutaj ona się też jakoś tak, nie wiem, takie coś się robi, co tu ma być w ogóle, dlaczego? Tak fajnie, gdyby była nawet zwykła bawełniana, najlepiej gdyby była po prostu zamszowa, to byłoby naprawdę super. No wielka szkoda, nie wiem, co z nią zrobię, czy komuś ją oddam, czy co, nie wiem, strasznie szkoda, bo z daleka wygląda naprawdę bardzo fajnie, bo jest taka właśnie dłuższa, fajna narzuta, tylko ten materiał tragedia. No tak, już jesteśmy przy tragediach, to przejdziemy do Romwe i do dwóch rzeczy, z których jestem zawiedziona. Może pierwsza. Pierwsza rzecz, słuchajcie, na Romwe jest sukienka. Tak jest napisane na stronie, bo oczywiście to nie jest sukienka i to jest, słuchajcie, największy rozmiar XL. I spójrzcie, jakie jest to krótkie. To jest normalna, po prostu taka bluzka, myślę, za biodra. Takie zakrywające biodra do początku pośladków. Coś takiego jest bardzo szeroka, bardzo, bardzo szeroka. Na mnie zdecydowanie za duża. No i tak ogólnie ma bardzo ładny kolor. Materiał taki spoko, ważne, że się nie błyszczy. Jest taki sztuczny, ale nie jest błyszczący. Dlatego jest taki po prostu pasek. Ja to oddam po prostu mojej mamie tą bluzkę i ja to traktuję jak bluzkę i tą kolejną bluzkę, która na stronie też wyglądała dużo, dużo ciekawie. Jest też przede wszystkim olbrzymia i to jest też na pewno największy po prostu rozmiar.
Tutaj z tyłu jest do zawiązania chyba po prostu kokardka. Nie wiem, zawiążę. O! W ten sposób. Tak prezentuje się przód. Jest w ogóle kompletnie prześwitująca. Już Wam pokazuję. Wszystko przez nią w ogóle widać. Może nawet nie jest brzydka tak naprawdę, tylko jest naprawdę bardzo, słuchajcie, duża. I tak prezentuje się właśnie tył. Ma taki ciekawszy tył. Z przodu ma tylko coś takiego, jakiś taki na dróg. Ona jest minimalnie z przodu krótsza, a z tyłu jest tak przy, tak jak gdyby, korzonkach taki rozporeczek. Wstawię Wam linki, jeżeli jesteście ciekawe zobaczyć, jak to w ogóle wyglądało na stronie. Albo może Wam coś takiego przypadnie do gustu, bo wiem, że jest wiele osób takich size plus, które poszukują takich rzeczy, także dla Was byłoby to super jako właśnie bluzki. Ja to oddam właśnie mojej mamie. A ostatnią rzeczą jest rzecz, z której jestem bardzo zadowolona. Kolejna narzutka z frędzlami, troszkę inna, bardzo ciepła, już w niej teraz chodziłam. Tak się prezentuje. Tutaj ma takie, ona jest taka asymetryczna, nie wiem jak Wam to pokazać, żeby się to zobaczyły. Z tyłu jest taka dość krótsza, normalnie po prostu do pasa, a przód ma tak, o, wiszący w trójkąt, nie? Bo to takie jakieś azteckie wzory czy coś takiego. Bardzo, słuchajcie, gruby sweter tak naprawdę. Ja nosiłam teraz, jak było jeszcze chwilowe takie oziębienie, zamiast kurtki to nosiłam i było mi w tym naprawdę bardzo ciepło, można się tym, wiecie, owinąć, zarzucić, ja teraz na brzuch zarzucam. Jest spoko. Także z tej rzeczy jestem naprawdę, naprawdę bardzo zadowolona, bardzo fajnie wykonana, bardzo miła i fajnie się nosi. I ta rzecz, też nie pamiętam ile kosztowała, sorry, ale przysięgam, że wstawię Wam link. I teraz kilka rzeczy stacjonarnych. Pierwszą rzeczą będzie ta bluzka. To jest taka bluzka na ramionczka. Ja uwielbiam te takie basicowe topy, czy to na ramionczka, czy na rękawy, które są z takiego materiału, który się tak dopasowuje i naciąga. Uwielbiam, naprawdę uwielbiam. Ten top kupiłam akurat w Stradivariusie. To jest L-ka i on kosztował 20 zł. Kolejną rzeczą jest, słuchajcie, sukienka, o którą mi pytałyście, bo też dodałam jej zdjęcie na Instagrama i chyba nawet na właśnie mojego Facebooka. To jest takie jedno z nielicznych zdjęć, które dodałam na Facebooka. To jest taka, słuchajcie, sukienka w czarną kratę. Na środku ma takie serduszko. Jest dość długa, bo jest aż do kolanka, bo to jest dość duży rozmiar w ogóle. Ja to kupiłam już jako taką sukienkę ciążową, to jest chyba L na XL. I tą sukienkę kupiłam w chińskim markecie po prostu. Ona kosztowała, nie wiem, 45-50 zł. Tylko to, że ona jest kupiona, słuchajcie, w chińskim markecie, nie wiem, czy też tak macie, u mnie w chińskim markecie jest tak już mało rzeczy zrobionych w Chinach. Większość rzeczy mam Made in Italia w ogóle. To, mam, to jest na przykład Made in Turki, o, to jest L na XL i to jest 92% bawełna i tylko 8% elastanu. Właśnie ona jest taka naddająca się, ale bardzo fajny, miły, przyjemny materiał, super. No i tutaj ona ma taki zbierany właśnie golfik, bardzo fajnie się w niej wygląda, taka, mówię, fajna, typowa, ciążowa sukienka dla mnie, jest, nie opina mnie, jest luźna, także spoko. No i dalej cykl ciążowe, to są spodnie ciążowe. Spodnie ciążowe u nas są chyba tylko u mnie tak w mieście, chodzi mi o sieciówki raczej, to w H&M dostępne. H&M czy Nemie, jak to woli. To są takie, widzicie, zwykłe jeansy, one są na mnie bardzo za długie. Kupiłam, słuchajcie, za duże na mnie te jeansy, ze względu na to, że jeszcze trochę czeka mnie tej ciąży i tak dalej, a nie będę kupowała, wiecie, nie wiadomo ile par takich spodni ciążowych. To jest taka, wiecie, ciążowe, mają taką tutaj gumeczkę, są bardzo fajne, bardzo wygodne, tylko teraz na mnie za duże i nawet ta guma jest tutaj na mnie za długa, muszę sobie ją wywijać, bo by mi się po prostu zsuwały. I one w H&M kosztowały 130 zł. Bo teraz w H&M jest coś takiego, że jeżeli przyniesiecie jakieś swoje stare jeansy, to dostajecie kupon minus 20, także zapłaciłam za te spodnie stówkę. No i to tyle, słuchajcie, jeżeli chodzi o mój haul. Piszcie, co myślicie, które rzeczy Wam się spodobały. No i oczywiście zapraszam Was na mojego Facebooka i na te wszystkie linki, które wstawię Wam na dole pod opisem. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, trzymajcie się ciepło i do następnego już zobaczenia. Hej!